Zaczynamy właśnie pierwszy etap rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Do 23 lutego rodzice dzieci, które uczęszczają do miejskich przedszkoli, muszą zgłosić się w swoich przedszkolach i podpisać kontynuację uczęszczania dziecka do przedszkola w kolejnym roku szkolnym. Chyba że rodzic postanowi, że zmienia przedszkole, wtedy takiej deklaracji nie podpisuje i bierze udział w normalnej rekrutacji. Rekrutacja zasadnicza zaczyna się 4 marca i kończy 15 marca. Jak do tej pory, od kilku lat rodzice składają wniosek w wersji elektronicznej, w formie elektronicznej. Następnie trzeba go wydrukować i zanieść do przedszkola pierwszego wyboru.